nadszedł idealny dzień na to, żeby pośledzić Świrusa w Minecraft. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szybson i dzisiaj jesteśmy ponownie na Palionowie. Ja oczywiście w stroju Supermana, ponieważ jestem najlepszym Supermanem na tej planecie. Nie wiem, czy o tym wiecie. A jako, że jestem najlepszym Supermanem, to będzie mi bardzo miło, jeżeli wbijecie na Chef Shopa jako super widzowie. Wiecie, super widzowie Supermana, wiecie, taki fajny żarcik wymyślałem. Ale możecie wbić na Chef Shopa, link jest oczywiście w opisie. Tam sobie możecie kupić koszuleczki, bluzy, kupić sobie etui i inne takie. Zapraszam bardzo serdecznie. Dobra, dodatkowo możecie wbić też na Instagrama, będzie mi mega miło. I zostawcie łapkę w górę. Dzięki. Dobra, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy śledzić Świrusa, ponieważ akurat zobaczyłem go, jak był w Biedronce i coś tam robił dla mnie. Coś, on zawsze tutaj coś przychodzi i robi. Akurat go nakryłem i akurat wbiłem w momencie, kiedy on wbił, więc to jest idealny moment, żeby go pośledzić, tym bardziej, że wczoraj na urodziny dał mi potkę na niewidzialność. I to jest najlepsze, co możemy zrobić w tym momencie. Mamy co prawda tylko jedną potkę na niewidzialność, więc będzie trzeba ją idealnie użyć. Mamy 8 minut na to, co oznacza, że to jest w sumie niewiele, ale mam nadzieję, że to się jakoś nam uda. W każdym razie jesteśmy przygotowani, zobaczymy, co takiego Świrus przygotowuje i będziemy widzieli wszystko wcześniej, zanim to zobaczymy w ogóle, więc to jest tak, najlepsze, co może być. I nakryjemy go szybciej i będzie miał problem, krótko mówiąc. Diamenty, marchewka nam się raczej nie przyda, więc od razu lecimy na niego, zobaczyć, co on tam wykminia. Muszę ściągnąć strój na pewno, ponieważ on by zobaczył wtedy, że mam ten strój, co nie byłoby najlepszym rozwiązaniem. Więc na spokojnie tu gdzieś podejdźmy. Ja nie chcę jeszcze pić tej potki, ponieważ chciałbym wypić ją w takim jakby... Dobra, będę pod Biedronką, to ją wypiję, tak żeby już na styk po prostu było, wiecie, o co chodzi. Bo... każda sekunda tak naprawdę się liczy. Dobra, wypiliśmy, jesteśmy już bez tego. O, widzicie go? Jest! Jest Świrus w Biedronce, coś tutaj robi. Dobra, musimy poczekać, aż on wyjdzie stamtąd. Nie chcę tam wchodzić, bo usłyszę pewnie jak ten. Tam jest w ogóle jakieś przejście na dół. Ja nie wiem, czyje to jest w ogóle, ale dobra. Zobaczymy. O, wychodzi, wychodzi. Patrzcie, jest. Jest Świrus z Minecraft. I ja nie mogę, jak go nienawidzę. On mi tyle rzeczy zniszczył. Denerwuję mnie. Jakby jego, i samo jego bycie tutaj jest po prostu dla mnie irytujące. Trzeba się go pozbyć jak najszybciej. Dobra, gdzie on idzie? O nie, on idzie zostawić nam teraz jakieś tabliczki, to co on ostatnio tam nam zostawiał. Zobaczymy, co tym razem nam tutaj zostawi. O dobra, wchodzi, a jest tu w ogóle jakaś tabliczka, ale to jest chyba jeszcze z poprzedniego. Kolejny prezent jest... Co? Ja myślałem, że on przyszedł zrobić tabliczki, a on se tak o tam przychodzi za obraz, ty, on tu ma... Co on tu ma za przejście, co jest grane? O kurde, co to jest za miejsce? Co to jest za miejsce, co my znaleźliśmy? Co to jest? Co to jest za miejsce? Laboratorium Strefa Śmierci. Co on przygotowuje na nas? Co to jest za miejsce? Patrzcie, tu jest jakiś szkielet. Jakby przeprowadzał na kimś jakieś eksperymenty. I tu coś jest. Strzykawka jakaś za szybą, czyli jakaś mega ważna. Nie, dobra, co my nakryliśmy go w tym momencie? Co jest w skrzynkach? Nic nie ma. W ogóle to jest pierwszy Ender Chest, który widzę na Palionowie. Dobra, zobaczmy, gdzie on dalej idzie. Jest tam, dobra, lecę za nim dalej. O, dobra, on biegnie dalej sobie w tamte miejsce. Dobra, jestem ciekaw, gdzie tak on podąża i do czego to prowadzi. W każdym razie widzieliśmy tam wagonik, w sensie raczej tory, na których pewnie wagonik leci z jakimiś ważnymi rzeczami prosto do jakiegoś laboratorium od niego, więc tutaj to oznacza, że on ma coś więcej jeszcze niż tylko to, co widzieliśmy. Więc ja nie jestem przerażony, On nam zapowiedział, że będziemy mieli moc... Jakim cudem on tak szybko biegnie? Jak on to zrobił? Jaki on ma jakiś... Dobra, on jest jakiś mega silny chyba. Dobra, czekajcie, ja tu podlecę sobie tym moimi mocami Supermana. Dobra, jesteśmy za nim. O, kurczę, czekajcie, bo ja ciągle nimi lecę. Tu jest jakiś... Musimy zdążyć z nim. Dobra, zdążyliśmy. Co? My jesteśmy w tym miejscu, naprawdę? Naprawdę jesteśmy w tej jego bazie teraz? No, nie spodziewałem się, że tu będzie jakiekolwiek przejście. Dobra, hop, idź gdzieś tam na górę. Tu jest wszystko wysadzone, on tego w ogóle nie naprawi. Dobra, znaleźliśmy tam jego bazę. Dobra, to jest to, co się tu wydarzyło, to jest naprawdę szok dla mnie. Dobra, lecimy zobaczyć, co on tam kmini. W ogóle jestem ciekaw, gdzie jest jakby ten... O, patrzcie, on biegnie jeszcze wyżej, ale tu coś robił chyba. W każdym razie jestem ciekaw strasznie, w którym miejscu jest ten drugi koniec tych torów, którymi jechał z tym wagonikiem. Jestem mega ciekaw. Dobra, tu te trumny, Jezu, to tak strasznie wygląda, że to jest masakra. Dobra, wyjdźmy tam jeszcze wyżej, zobaczymy, co tutaj jest na górze. O, on tutaj jest, o kurde, on tutaj przy tych stolikach stał. Teraz na balkon sobie wyszedł, gdzieś tu patrzę. No widok nie da się ukryć, no... Mazacny, no nie będę ukrywał, mazacny widok, więc tu jest naprawdę coś mocnego. No, baza jest... Tego tu nie było! Tego tutaj nie było, okej? Dobra, ale mamy...
Co to on tu dobudował? Co to jest za miejsce? To jest to chyba laboratorium, o którym on mówił. Tam, znaczy o którym, do którego była ta tabliczka. Jaki on ma widok tutaj? Co on zrobił? To jest w ogóle tak... Nie, to jest przesada, co on tu wymyślił. To jest przesada, co tutaj jest. To jest szok jak dla mnie. Ja nie mogę, co... Ale gdzie tu jest ta dalsza część tego wszystkiego? Ponieważ on mówił o jakimś laboratorium, ale tutaj nic nie widzę w sumie. Tu jest jakiś taki... Nie wiem, co to jest. Nie wiem, o co tutaj chodzi z tym, ale tak jakby... Nie wiem. Nie ma tu żadnego wejścia w sumie do środka, więc nie wiem, o co chodzi. Taki, nie wiem, zwykły tak jakby... Filar, nie wiem, jak to nazwać w ogóle. Ale dobra, to jest posrane miejsce i on sobie tu normalnie może wyjść, tak o. Ja cię zsunę. A co myśmy nakryli w tym momencie? I tam jest palionowo w tamtym... Dobra. Zostało mi 3 minuty potki na niewidzialność, ale nie wiem totalnie, gdzie on znikł, bo on tu gdzieś przed chwilą był i nagle gdzieś znikł, więc on tutaj gdzieś musi być chyba, ja nie wiem. Dobra, czekajcie, zejdźmy z powrotem, może on się jakoś wróci, jak nie widzieliśmy. I pójdźmy z powrotem tam do tamtego miejsca, w którym byliśmy, gdzie był ten taki... Nie wiem, jakby to nazwać nawet, to jest jakieś takie... Nie wiem, jak to nazwać nawet, no po prostu jakiś salon, tylko gdzie tu jest... Jak tam wejść z powrotem, czekajcie, bo ja nie mam żadnej pochodni. Jest tu gdzieś przycisk? Dobra, jest przycisk. Dobra, on to otworzy? Dobra, otwiera nam. Dobra, schodzimy na dół. Słyszałem rozbijającą się podkę, czy mi się wydawało? Dobra, nie wiem o co chodzi. Ale wrócimy z powrotem. Tu możemy sobie tak fajnie podlecieć, jako że mam te super moce Supermana. Patrzcie, tak se leci. O, nie widzicie, bo jestem na niewidzialności, ale tu normalnie se lecimy teraz. I lecimy tam zobaczyć, co on takiego ma w tamtym drugim miejscu, w którym... W tym pokoju, jakby... Salonie, nie wiem, jak się nazywa miejsce, w którym lekarz, gabinet właśnie. Dobra, i zobaczmy, co on tu ma, no ten szkielet. Ja nie wiem, co on tu chce, ale tu jest w ogóle jeszcze jakieś paliwo. Ale 0%, tak jakby nic nie było, czyli on dopiero się do czegoś przygotowuje, ale tu są jakieś narzędzia, jakieś ostre. Jakieś skalpele i inne, kurcze, nożyce. Nie, dobra, to jest straszne miejsce, które my tutaj widzimy. Jestem ciekaw strasznie, gdzie to prowadzi, ale nie ma tu żadnych... 3 patyki? Nie wiem, to tu było wcześniej? Nawet nie zwróciłem na to uwagi, jeżeli było, ale... Dobra, no mega dziwne, ale... Laboratorium strefa śmierci, no to brzmi co najmniej strasznie i nie chciałbym, żeby tu się cokolwiek wydarzyło. Musimy znaleźć to laboratorium, o którym on tutaj mówi. To jest zdecydowanie podejrzane, a to, że tu ten obraz, no nie wiem, czy on tu był od zawsze, ale ja go nigdy nie widziałem tutaj. Wydawało mi się, że tam nic nie było. No ale skoro jest tutaj nagle obraz, to tutaj... To rzuca zupełnie inne światło na to i to wszystko wyjaśnia tak naprawdę, ponieważ jeżeli tutaj on miał zawsze jakieś przejście, to on tutaj po prostu nawet nie musiał tego tam otwierać, tylko tu se wchodził, pisał tabliczki i uciekał tędy. No więc to jest 300 IQ place, tu w ogóle... Bo to jest rozwalone tutaj. Ej, on tu był znowu z powrotem chyba. Czekajcie, zamknę to. Bo to trzeba naprawić chyba, tak mi się wydaje, czekajcie. Potrzebujemy 2 stone bricki jakieś. Nie wiem, skąd je ogarnąć w ogóle. Dobra, weźmiemy stąd na razie, bo to trzeba zamknąć, żeby nikt tutaj się nie dowiedział o tym, że tutaj coś takiego jest. Żeby tutaj było to zamknięte szczelnie, bo to jest podejrzane, co tu się dzieje. Dobra, w każdym razie, ja mam jeszcze podkę niestety na niewidzialność, ale dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19 i zobaczymy, co takiego świrus znowu wykmini. Trzymajcie się, na razie, pa pa.